Cześć, z tej strony Kasper, cześć! Witam was w kolejnym odcinku z Kolonia 1990, odcinek 24 chyba, tak. Dzisiaj kupujemy przystawkę do koszenia kukurydzy, bo trzeba kukurydzę kosić. I będziemy dzisiaj powiększać, w sensie powiększać, no łączyć pola. Także ciekawy odcinek, jeśli się zapowiada. Także grzejemy kosić tą kukurydzę. Dla świń oczywiście. Bo dla kogo innego by miało być kukurydza koszona. No na pole numer 68, które kupiliśmy w poprzednim odcinku. Tam się rozkładam sobie już przystawkę, żeby się... Tutaj na pole, żeby się szybko już wciąć i kosić. Ale pierw to ten kawałek kukurydzy oblecę w koło. Z tego względu, iż gdyż oblecę sobie go w koło, iż gdyż on będzie łączony z tym polem tutaj 62 po lewej i po prawej, tu już był jeden duży kawał, będzie łączone za chwilę. Tego pierw na koło muszę objechać, żeby półmiar się dobrze robiło. A pole 68 tak trzeba będzie zaorać po kukurydzy. Kształt jest taki ciekawy tego pola, no nie powiem, że nie. Ale fajnie on będzie wyglądać to pole, jak będzie połączone. Będzie taki ciekawy kształt miało. Dobra, pierwsze objedziemy. Kukurydzę też będziemy kosić na odcinku, ale... Ale połowa będzie kosiona na odcinkach, połowa będzie... Połowa będzie koszenia kukurydza, połowa będzie łączenia kul. Tutaj takie duże drzewa było, pełno drzew tu było. To wyciąłem, zminimalizowałem trochę te drzewka. Były jakieś małe zagajniki, ale nie takie duże, bo po co takie duże? I tak, jest dzisiaj sobota, jest 9:36. Jak ja to nagrywam. A ten film pewnie wleci w poniedziałek. Albo we wtorek chyba. Chyba we wtorek, no. A na poniedziałek obiecałem Felsbruna na poniedziałek. No pamiętam jeszcze. Na Liwie wczoraj obiecałem, że będzie w poniedziałek Felsbrun. Także trzeba będzie iść tego Felsbruna nagrać, bo... Żeby Oskar już miał co oglądać. No także luz. Dam radę. A widzicie, kolonię cisnę ino raz. Dużo się dzieje w ostatnich odcinkach z kolonii. W poprzednim odcinku mieliśmy kupno nowych pól dwóch. W sumie landów. Tego dobrze. A w dzisiejszym kupujemy sobie znowu nasz przystawkę, także co odcinek coś się dzieje. No i teraz tą całą kukurydzę dla świń sobie wezmę. A przyszły sezon będzie na zarobek, czyli będę siał trysnicale, soje. Żeby zarobić na ten siewnik, oczywiście, tak? Tego będzie, tamten sezon będzie ciekawy, następny. Bo sprzętu już mam. Byłam tego Optuma, który ma 2,5 godziny już zrobione, nie wiem jak, ale mam. No, case też już ma kombajn 3,3 godziny. Także ciekawy. Powiem wam, że trochę z tej kukurydzy jest do koszenia. Tutaj ten kawałek. I tamten kawałek. Ale ja nie wiedziałem, że ten kawałek pola sobie kupię, wiecie? A wtedy jak chciałem z myślą, że nie wiedziałem, że ja kupię to ten kawałek pola w ogóle. Że ja to w ogóle kupię, tego nie wiedziałem. Ale mi się tak podoba, że tu jest kukurydza, a przynajmniej będę miał więcej dla świn kukurydzy. A kukurydzy, jak wiecie, zawsze idziemy więcej. A jeszcze półtorej godziny będzie 18 świnia. Także elegancko ten tego. A także co... No, co 9 godzin się rozmnoża świnia. No, czyli dzisiaj jak przewinę do następnego dnia. Do dzisiejszego dnia raczej chyba nie będę siał. Bo nie chcę się dnia. No tak, no dobrze, powiedzmy. A czas możesz sobie napięciać, żeby te świnie coś tam robiły. Żeby czas świnią spadał.
I tak jak mówiłem, kolonie chce skończyć w tym roku. Kłaczek. W tym roku. Dlatego tak trochę dużo tej kolonii jest na kanale, ale. Wiecie. W niedzielę, czyli. A dobra, to już wiedzieliście. Wy to już wiedzieliście, że dwa odcinki były w niedzielę. Tak, bo wrzuciłem timelapse'a najprawdopodobniej 13 chyba wrzuciłem. Słuchajcie, powiem wam, ja nie wiem, co dokładnie wrzuciłem, bo ja nagrywam to w sobotę, czyli dzień prędzej. Czyli ja to jeden dzień przed niedzielą nagrywam. A właśnie, dzisiaj w nocy zmiana czasu. Czyli teraz będzie, by nie była 9:40, tylko była 10:40 chyba. Jakoś tak. No tak, bo teraz do przodu idzie. No, to 10:40 by była. No i tak to by wychodziło. A ja muszę iść dzisiaj nagrać jeszcze Osinę i Kolonię. Ej, Kolonię! Przepraszam. Muszę dzisiaj jeszcze nagrać Osinę? Żeby była na ten poniedziałek, na ten wtorek? Tam na środę, albo Osinę nie muszę iść dzisiaj nagrywać w zasadzie. Ale muszę iść nagrać 13, bo będzie w niedzielę? I muszę nagrać Felsbruna dzisiaj, żeby był na poniedziałek. No także ciekawy, ciekawy. Dobra, podjadę i się wysypię, bo chłop już mruga, że trzeba się sypać, no to trzeba. No te długie mam skoszone. Całe praktycznie. To tam zostało może pół przejazdu. No i dobra, i sypiemy. I tą drogę tutaj zostawiamy. To będzie tutaj oralne, orane. Ta miedza też będzie przeorana. Także będzie tu fajny bikwiert się robić już. A ja idę teraz do Optuma trochę. Dopóki się sypie, to przejadę sobie tą miedzę chociaż jedną. Żeby już mieć potem mniej. No także ciekawy, ciekawy. No jadę tak, no bo mam GPS-a. No to jeden przejazd i tak będę jeszcze dół zrobić, to wiedziałem, bo tu widziałem, że jest szersza miedza. Wysypał się? Dobra, wysypał. Także pług do góry. I lecimy skosić szybko ten pole kukurydzy. I drugie pole kukurydzy skoszę sobie po odcinku. Albo na liwie, jak mi się będzie chciało. Po odcinku, bo na liwie, obojętnie. Jest obojętnie, czy zrobię to na liwie, czy po odcinku. Czy na liwie, wolałbym na liwie, bo wtedy bym mógł się z wami pogadać, tak? No, także chyba na liwie będę kosił ten drugie pole kukurydzy. Orki po kukurydzy nie będę robił na odcinku. No bo po co? A jak dzisiaj będzie połączenie pól, no to samo będzie co orka po kukurydzy by było, nie? No, także nie. Także po prostu orki po kukurydzy nie będzie. No bo po co robić to samo? Jak i tak będę musiał łączyć pola za chwilę. Ekskosza. To pójdę sobie łączyć pola, no to tak będę robił pół game, tak będę robił pół game, nie? No ale to już dużo nie zostało. Tu już coraz krótsze się zaczynają, to też już w miarę jakoś to koszenie kukurydzy będzie szło. Mógłbym sekundę szybciej kręcić, bym się wykręcił. Do tyłu. I do przodu lecimy. Także elegancko ten tego. 9:04, no. No 9 minuta 43 sekundy, no to tyle co mam na liczniku. Znaczy tyle co jest na zegarze prawdziwym. Taka godzina sama. Ale tu, na live trzeba będzie zrobić tak. Próby glebowe, chociaż ja wiem jakie to jest gleba, ale trzeba będzie próby glebowe zrobić.
Żeby było całe, tutaj trzeba będzie tę drogę zglebować, musi się badać. No. I tak to będzie wyglądać. Bo 62 jest badane, tak, 62 jest badane. Bo tam jak jechałem 61, badałem, czy tam 60. 63, sorry. Jak badałem 63, no to od razu 62 też badałem, bo wiedziałem, że to będzie moje pole. No i tutaj i miedzy nie będę nawet badał, bo bez sensu, bo tutaj tyle to tam nie będzie widać nawet. Ale poleci jak 15, by ciekawie. No i elegancko. No 14 tysięcy to zarobiłem. Także tutaj jest podliczanie każdego pola. Tutaj zarobię na tym polu 15 tysięcy. Także ciekawie, ciekawie. W ten przejazd sobie wjedziemy. No bo mogę. Byłam GPS-ka. Elegancko robotka idzie. A w farmingu mam 1115 godzin, jakby ktoś pytał. Wiem, że przysłabłem z godzinami. Teraz sam to czuję i widzę, że przysłabłem z godzinami. No bo na przełomie stycznia i lutego to wbiłem chyba 200 godzin. Bo wtedy to grałem dużo, bo grałem tego, timelapsy. A na timelapsach miałem 120 godzin. Też tam było 30 godzin na sejwie, zanim zacząłem grać. Czyli tam dobre 100, prawie 100 godzin wbiłem, nie? Także to też dużo dało. No i ten, że wtedy jak graliśmy, trzeba było nagrywać te odcinki do Michaela na płocie, to też trochę dużo dało. Ale teraz trochę spadło z godziny. Już tak nie rosną, ale to. Tam przy okazji, kiedyś urosną te godziny, zobaczycie. Kiedyś będę miał te 2000 godzin w tym farmingu. Dopóki 21 nie wyjdzie. No i teraz tak. Kolonia fajnie mi się podoba, że kolonię nagrywam znowu. Bo ja lubię kolonię nagrywać. Jest moja ulubiona seria do nagrywania, bo to są fajny klimat jest na tej mapie. Jest tutaj ciekawie, no bo jest Precision Farming, Seasona nie ma, także też trochę inaczej. No i ładnie to wygląda, podoba mi się to. Tutaj będziesz fajny taki, fajne duże pole tutaj. Także ten nowy siewnik jak będzie za sezon, za sezon. Postaram się ten sezon kolejny zrobić mega dochodowy, czyli dużo dochodowych upraw siać. Litrycycale. Trycicale siać, soję siać. Trycicale, ryja siać. I na słomę oczywiście. Bo ze słomy też jest pieniądza. Też jest pieniądza, tak. No to za to 2000, a za to 2300 chyba widziałem. No, czyli 2300 tego w ciul się zbiera, w sensie dużo. No, to myślę, że będzie odpowiednio. To będzie dobrze. No także kombajnik. Potrzebowanie na mleczarni. 6800 za jajca, łopań. 6700 za jajca widziałem, znaczy 2700 za mleko widziałem, o. Dobra, my to zbierzemy na ten zbiornik i zaraz będzie hajdu. A 15 minut koszenia kukurydzy, idealnie. I potem 15 minut łączenia, a to akurat będzie za pół godziny, czyli idealnie w timingu się wyrobię. I będzie gitara siema. No i 69 będę musiał od nowa zbadać. W sensie te narożniki. Bo tutaj ten zagajnik się trochę zmniejszył. Także to też trzeba będzie trochę zbadać. Także to się wszystko da. Dobra, i elegancko. Tutaj taka odnoga mała wyszła. No to fajne, że fajnie mi się podoba pole. Że wreszcie nowy kawałek pola. Wreszcie nie będzie tak samo. I że mnie to bardzo cieszy, że dokupuję te pola. A nie staram się nie stać w miejscu. By się rozwijać nieco co na Feltrunie. Także na Feltrunie też nie mogę porównywać Felsbruna do osi, do tego, do kolonii, tak? Bo Felsbrun to jest w ogóle co innego. Bo tam jest w ogóle tryb inny. Jest tam Season Mode,
To też inaczej idzie. Natomiast ten tryb trudny, to dużo daje, że jest trudny. Także tam to w sumie dużo daje, że tam jest trudny. No na Kolumbii to tutaj się szybko zarabia pieniądze na kontraktach. Z kontraktu z nawożenia potrafię wyciągnąć z takich małych pól po 3000. No chyba, że jest nawóz, no to 5000 mogę nawet wyciągnąć z kontrakciku. No także jedziemy się wysypać te 6 ton. Przecież i tak wiem, że nie wejdzie, ale... Tam było 7, czyli wejdzie... 4 tony nie wejdą, myślę. Nie, 4 tony powinny wejść. No, także 4 tony powinny wejść. I tym przyczepą cofamy do świń. Wysypujemy to u świń. Powinna cała wejść. No i zostawiamy Ursusa i jedziemy tutaj do Optima. Przychodzimy i łączymy te pola. No i dobra. O, to jednak miejsce zostało już, nie? Aha, bo ja pełnego nie wsypałem. No wtedy to będzie Bigfield tutaj, będzie prawdziwy Bigfield. Tylko jeszcze dwa pola się kupi? To już w ogóle będzie Bigfield. Tam będę myślał chyba, żeby teraz kupić te dwa pola. Bo to by wyszło ile? 20? No, 50 tysięcy. To nawet niecałe 50. Dobra, dawaj szóstkę i jedziemy. I Łogin. Szóstka musi iść. No także na Libie będzie robota. Optum stoi, stoi, dobra. Także lecimy, bo tutaj trzeba dorać, tu dojdzie do dwa pługi dorać. A jeżdżę po polach? No bo są po koszowym, tak? No to czemu nie jeździć po polach, ja jestem z koszowym. Także Optum trochę roboty u mnie ma. A teraz jak już będzie nowy silnik, to w ogóle będzie miał robotę. Tego ja nie lubię do tych świń cofać przyczepą. Wolę po prostu sobie do silosa cofnąć. Czy tam to jest jeszcze lux, bo to jest tandem, ale specjalnie na świń było tandem kupiony. Ale ta mini ładowarka jest kozak. Może wyjadę, pod silos podjadę, tonę 300 wezmę kukurydzy. Czy ogólnie nie kukurydzy, tylko wszystkiego, tak? Na łódźkę tonę 300. I to fajnie nawet wychodzi. No i dobra, i elegancko, 15-3, wszystko pełno, na pewno 100% mają. Także świnie nie powinny marudzić. Tutaj sobie jeszcze pozbieramy to. Powinna wejść chyba. Dobra, nie weszło. Dobra, ale 100 kilo weszło, dobra, nieważne. Idziemy orkę robić. Tylko szóstką wyjadę na pole. I tutaj tam kukurydzę będę kosił na liwie. Także tutaj szóstka, stój. A my idziemy teraz do Optuma. Tu trzeba ze 2-3 pługi doorać. Tu trzeba doorać tak gdzieś dotąd. Jadę na GPS-ie z tego względu, żeby było ładnie. No ale pole i tak będę musiał orać później na live, to... Tak będzie trzeba zaorać, tak będzie trzeba zaorać. To jest ładny kawałek do orki. W tym miejscu, akurat. Czekaj, ja sobie muszę zrobić, o. 2,5. I 0,5. Teraz robota pługiem będzie szła. No 2,5 jest nastawione. GPS.
No bo coś mi za szeroko było, ta linia coś za daleko mi odchodziła. Także na GPS-ie też idzie orkę robić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak ustawić tego GPS-a. Po skosie, bo to jeszcze trzeba urwać dwa pługi. Dobra, tak tu trzeba przejechać jakoś. Tutaj gdzieś. O. Jakoś tak tu. Tak myślę, że będzie chyba odpowiednie. I trzeba doorać ładnie ten ruch. No to jest czysta typowa orka, to nie jest, no bo łączenie kół to trochę się jeździ tu, trochę tu się jeździ. No ale łączenie pól jest ważne w życiu. No bo po co mam jeździć na 2, 4, 6, na przykład na 6 polach, tak? Jak mogę zrobić z 6 pól jedno pole i to samo zasiać. Nawet wygodniej, bo będzie lekko większe, tak? Bo już miedze odchodzą. A przede wszystkim większe pole. No teraz to powinien dopiero zyski zacząć czerpać na kolonii. Zauważyłem to. Teraz może nie, ale. Ale tak za 50 odcinków. Myślę, że będzie tam parę świń już do sprzedaży. Bo świnie sprzedać też fajnie by było. Na odcinku kupić sobie własną przyczepkę do świń. Przepraszam. No. O własną przyczepę do transportu zwierząt by się przydało kupić i świnie sprzedawać. Tylko ja będę chciał świn trzymać gdzieś tak 60. Do 60, a potem jak będzie powyżej 60, no to po prostu jeździć i sprzedawać, tak? Zawsze to ten co odcinek, tam co dwa odcinki by była kasa. Bo do tej świniarni wchodzi 100 świń. A ja miałem 6 chyba na początek, tak? Tak, czyli mam 11 rozmnożone, a tam było chyba 50 świn do rozmnożenia, tak? Chyba jakoś tak. No chyba ten osiągnięcie jest rozmnóż 50 świn chyba. Tak. Jak mi się bynajmniej zdaje. Także postaram się na kolonii ten challenge zrobić. W sensie to challenge, no to... Nie, wyzwanie, tylko ten... jak to się nazywa? Osiągnięcie, o! Bo zapomniałem tego słowa. To osiągnięcie postaram się na kolonii osiągnąć. No chciałem, żeby kolonia była inna, dlatego poszedłem w świnie. Bo nie chciałem znowu iść w krowy, w kury. Bo to już przejedzony temat, tak? A jak będzie nowa seria, to pójdę w ogóle w inne zwierzęta. Pójdę sobie chyba w owce. No, pójdę sobie w owce, bo fajnie będzie. Albo zrobię taką serię następną, która będzie 1 kwietnia, już zaczynam. Sam. Chyba sam. Chyba, że Majka będzie chciał grać, no to z Majkerem. Że będę miał chciał mieć wszystkie rodzaje zwierząt. A czy oprócz koni chyba. Albo z koniami. Koniami. Albo z końmi, żeby szybko się rozwinąć. Szybko się rozwinąć, szybko skończyć, tak? I że wszystkie rodzaje zwierząt chciałbym mieć. Czyli chciałbym mieć świnie, krowy, kury, owce, świnie. I konie. No, chyba wszystkie to są zwierzęta. Tak, to są wszystkie zwierzęta wtedy. Ale na start bym zaczynał od owiec, chyba. Bo one najmniej potrzebują wkładu finansowego, jak i pokarmowego. Tam wystarczy trochę trawy skosić i trochę wszystko, i tam trochę wody dolać. I owca żyje.
Nie wiem, jakie tam ceny wewnętrzne będą, ale jakby za 2000 wewnętrzne będzie, to będzie dobrze. No także elegancko do tego, 25 minuta. Jedziemy dalej łączyć. No i dobra, i tu mamy to zaorane. Reszty na liwie się będzie orkę robić. Tutaj na prosto trzeba to jakieś zaorać, tak. No ja tu przyjechałem z tego względu, że to miedzę zaorać, to miedzę zjadę w dół. Tamtej tę drogę się między 64 a 63 założę. Że będzie dobrze. Raczej tak. Wszystko będzie dobrze, ja wam mówię. Będzie it's beautiful. A tą drogę to nie wiem, czy teraz zaorać na odcinku, czy nie będę jej orał na odcinku. Ale chodzi o to, że po prostu ta droga będzie przeorana z tym polem i będzie fajne, duże pole. Jak starszy czasu? No. Na klucz? Dobra. Dobra, chłop tu ora, ja nie widzę nawet co on orze. Dobra, tu do lewej dawaj. I więcej już tutaj nie oraj. Jeszcze tu światła zapalę, bo te krzaki to trzeba przeorać. Bo to tylko miejsca zabiera. Miejsca zabiera, a jak mogę mieć z tego pola, tak? To czemu nie skorzystać? Jeszcze będzie to ciekawy jakiś farmland, czy jak to się tam mówi. Czy mapę Eastern będę nagrywał? Eastern od Riota? Nie wiem, czy będę nagrywał, ale może na live'ach będę mógł pograć, bo będzie mi się chyba podobać ta mapa. Bo widziałem, jak tam jest pól. 328 pól tam jest, także roboty by było od chuu dużo na live'ie, na live'ach. Że na odcinkach nie. Nie bardzo na odcinki. No bo mam fajne mapy do ogrania. Tak mi się wydaje, mi zdaje, że są fajne. Fajne mapy mam do ogrania, tak mi się wydaje, mi zdaje. Bo na mojej liście mam Babrosty chyba. Nową Bruzdę mam. I mam tego jeszcze. Polską kraj. No dobra, dobra, nie będę zwracał wszystkich map. Ale chciałbym tyle map po prostu ograć na odcinkach. Serie odcinkowe. Kolonia już się ogrywa. Nie wiem, jak to Świętokrzysko będzie, wiecie? Bo nie wiem, czy ten Sobczak potem będzie kontynuowany. No bo... Michael nie chce iść, bo Michael czeka na artystę, a artysta stwierdził, że nie pobiera farminga, mu się nie chce. I no, i tak to wychodzi. Także nie wiem, co będzie z sąsiad za płotem. A jak nie, no to kiedyś na przykład sobie zrobię tą serię na tej mapie. W sensie sam na singlu. Sobie ją zrobię, tylko wezmę na przykład Zbysia do pomocy tam co jakiś czas. Albo Michaela. Także no, różnie, nie? Także myślę, że to ciekawe by nawet było. No i dobra, elegancko. To już widzę, ładny bikwiel się tu robi. Bikwiel, czyli wielkie pole, jak to ktoś nie wie, nie? Po angielsku. A ja zawsze lubiłem bikwiel. Zresztą to widać na Agropomorzu, tak dobrze powiedziałem. Ja zawsze trzynastkę grałem to tylko Agropomorze z łukiem, inne mapy dla mnie nie istniały. No i na Belgique Profondę też fajnie się grało. Ale Agropomorze to była jedna mapa, której najwięcej godzin mam natłuczonych mam. Jeszcze tam tłuczę. Dokąd ten farmland aż dotąd sięga.
Czyli tę drogę całą mogę przeorać do tego momentu. Także jedziemy z tą drogą. Jeszcze kawałek. I dobra, podnosimy pług. Dotąd będziemy sobie orkę robić tej drogi. No, tu myślę, że jeszcze jeden pług sobie urwiemy na tej trawie. Żeby nie było, że tylko droga przeorana, tylko jeden pług sobie jeszcze urwiemy, żeby nie było tak dużo miejsca zielonego. No, jadę w dół, zawracam i droga będzie zaorana tutaj, w tym miejscu. A tą drogę między 63 a 68 sobie założę na liwie. Bo wtedy już będę mógł orkę robić od drogi aż tam do końca. No także można powiedzieć, że stworzyłem na kolonii Bigfielda. No a na koniec serii myślę, że tu będą jeszcze większe Bigfieldy. Czy no Bigfieldy? No, to będzie duże pole. Bo tutaj jeszcze 70 do tego dojdzie i te dwa pola, żeby już będzie taki Bigfield. Chyba, że mi się będzie chciało, to tą drogę jeszcze tu przerąbię. Tutaj tę drogę i tutaj... No zobaczymy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mówię za dużo, bo czasem nie zrobię i co. Kolonia się zaczęła w październiku, tak? Tak, w październiku zacząłem kolonię nagrywać. A mamy... Można powiedzieć, że kwiecień. Czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. 5 miesięcy już ma kolonia. Także trzeba troszeczkę tempo podkręcić. Odcinki staram się wrzucać co 4 dni. Aby mniej więcej było tak, że była trochę i osiny było trochę na kanale, i trochę kolonii, żeby było. I Felsbruna. Oskar mnie prosił właśnie, żeby więcej Felsbruna było, no ale to się tak fizycznie nie da. Do tego postanowiłem, że chyba w niedzielę będę dwa odcinki wrzucał. Na niedzielę będę wrzucał dwa odcinki o 10. Albo zrobimy tak, w niedzielę o 9 i po prostu o... No i o... I o tej. I o 17. Myślę, że dwa odcinki w niedzielę idealnie by było. I w niedzielę by było bez live'ów, nie? A to przekażę to dzisiaj na live'ie. Zrobię live'a, to przekażę wszystko. W wiadomości, jakie ja mam plan zrobić. 18.38, czyli ja to będę dopiero jutro sobie... Skipnę sobie dzień po prostu. Jakby świnie się trochę rozmnożyły. Obornika już przybywa, już mam 7 ton. Czyli zamyślę, że jakieś za sezon 2 jakieś będzie tak około 30-50 ton. Już postaram się jakieś pole rozrzucić. Na przykład 55 na początek. No. Także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, odsłuchajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. No i tak to będzie pole duże wygląda. To będzie duże pole, ja Wam mówię. No i te zagadniki specjalnie ich nie usuwałem, bo one mi się podobają i... Żeby nie było za pusto na mapie, dlatego ich nie usuwam. No i to tyle ode mnie. To tyle ode mnie. Na razie. Do kolejnego odcinka z kolonii, który będzie, no jak nagram, to będzie, tak? Ale myślę, że w poniedziałek będę kolejną kolonię nagrywać. Bynajmniej się postaram. A teraz mówię, how do you do? Auf Wiedersehen. No i dobra. Także do następnego... O, piję, wziąłem środek. Do następnego odcinka, na następnego live'a. Następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.